Moi drodzy, ja sobie tak wyszłam dość wcześnie, o nie, fokus. Wyszłam sobie dość wcześnie tak na spacer. Mamy godzinę, dobra, już nie będę wam mówiła, która jest godzina, bo to jest chyba jakieś przegięcie, ale mamy prawie godzinę piątą rano. Dokładnie jest 4:40. A ja poczułam taką, wiecie co, potrzebę po prostu wyjść, pobyć sama ze sobą, porozmyślać. Kurde, no. O, może teraz będzie lepiej. Porozmyślać, troszeczkę jakby nabrać dystansu do mojego życia, do tego, co się w nim dzieje, do tych zmian, które gdzieś tam następują, zachodzą w tym naszym zwariowanym świecie. Tak potrzebuję, wiecie co, pobyć blisko natury. Nie mam możliwości teraz wyjazdu nigdzie, więc zobaczymy, jak to wszystko dalej się potoczy, ale powiem wam szczerze, mnie na przykład natura bardzo uspokaja. Jeszcze bardziej i jeszcze lepiej i efektywniej, i efektowniej odpoczywam nad morzem. Wiecie co? Naprawdę mnie szum fal bardzo uspokaja. Powoduje, że mój organizm cały się wycisza. Nerwy się uspokajają. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale kocham po prostu, kocham morze. No, więc być może kiedyś jeszcze będzie mi dane w tym roku tam się pojawić. Uwielbiam moją Gdynię, uwielbiam Władysławowo. To są te miejsca, które najchętniej i najczęściej odwiedzam, jeżeli jest taka możliwość. No i tak sobie, kochani, spaceruję. Może jakieś simki wam nagram. Może trafimy na wschód piękny słońca. Zobaczymy. Jestem dzisiaj taka troszkę nostalgiczna, ale lubię się też z wami dzielić takimi emocjami. Może stanę tutaj, bo tu jest w miarę dobre oświetlenie. Lubię się z wami właśnie dzielić takimi swoimi, takimi momentami wyciszenia, takimi momentami, gdzie mam tą chwilę zastanowienia, refleksji, bo myślę, że chyba każdemu w życiu też takie momenty się zdarzają i ja się już też nauczyłam, żeby chwytać chwilę. Kurczę, no znów tracę fokus. Łapać chwilę, bo naprawdę życie jest tak piękne, tak kruche i te chwile naszego życia są tak ulotne, więc serio, ale trzeba je pielęgnować, trzeba o nie dbać i trzeba przede wszystkim mieć wiarę w to, że wszystko jest po coś. Wszystko się dzieje w odpowiednim czasie i momencie w naszym życiu, po to, żebyśmy doświadczali różnych emocji, różnych wydarzeń, zdarzeń. Czasem nawet, wiecie co, ja też tak sobie kiedyś myślałam, że niepotrzebnie gdzieś pewni ludzie pojawili się na mojej drodze w życiu, bo straciłam przez nich czas, nerwy, emocje niepotrzebne i tak dalej. Ale powiem wam, że z czasem i z wiekiem nauczyłam się tego, że ci ludzie byli mi do tego potrzebni, żebym ja też nauczyła się tej świadomości, że tacy ludzie też istnieją. Na takich ludzi trzeba uważać. I oni pojawiali się w odpowiednim momencie w moim życiu. Dlaczego? Dlatego, że wtedy byłam silna, nie byłam osłabiona, być może nie zranili mnie, nie skrzywdzili, nie wyrządzili większych strat w moim życiu, bo to były rzeczy mało ważne. Więc tak, wszystko dzieje się po coś. Wszystko ma swoje miejsce i czas. Ja w to wierzę. Dajcie mi znak, co wy uważacie na ten temat. Przepraszam, tak jakoś, wiecie, nostalgicznie i tak bardzo sentymentalnie podeszłam do tego spaceru i do tej rozmowy, pogadanki bardziej do was, ale myślę, że będziecie też mogli się ze mną podzielić takimi swoimi doświadczeniami, przemyśleniami, o ile w ogóle macie ochotę, do czego was bardzo, ale to bardzo zachęcam. Dobrze, kochani,
zmieniam kamerę i nagrywam Wam troszkę snimków. Może mówię, uda mi się akurat uchwycić piękny wschód słońca. Troszkę pospaceruję, potrzebuję takiego, wiecie, powiem Wam, że powietrze z rana zupełnie ma inny zapach. Jeszcze nie taki osmrodzony tymi spalinami samochodów. Więc korzystam. Jest trochę chłodno, dlatego też golfik, ale parka jest cieniutka, więc dam radę. Idziecie ze mną? Chodźcie, przejdziemy się teraz. Stars come to shine when it's dark from so far away. Show us where we are. What makes the sun go to sleep every night, and what's it dreaming of? I wonder. The sky sometimes hides behind the clouds. Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. A jeszcze tak mnie naszło, bo tak sobie właśnie spaceruję i wiem, że bardzo lubicie, jak Was zabieram ze sobą, jak tylko mam możliwość właśnie, kiedy gdzieś wychodzę i chodzę po Warszawie, jak Wam te piękne widoki naszej cudownej stolicy pokazuję. I powiem Wam tak, szczerze, chętniej i częściej bym Was zabierała. Ale raz, że też nie zawsze, słuchajcie, mam taką możliwość. Są też takie momenty, że po prostu jak wychodzę, to chcę naprawdę odpocząć. Poza tym nieraz jak też idę z kimś, no to też nie chcę, wiecie, z tą kamerą cały czas przystawać i ją wyjmować, bo to też jakby utrudnia nam ten kontakt. No, wiecie jak to jest. Jak z kimś się spotykacie, no to chcecie się zaangażować na 100% i w rozmowę, i po prostu w takie bycie z tą osobą w tym towarzystwie, więc nie zawsze tak naprawdę jest możliwość właśnie wyjęcia takiej kamery i nie wiem, czy aparatu, czy telefonu, i przecież ile można, wiecie, cały czas nagrywać, cały czas robić zdjęcia, no to się trochę robi chore, nie? Wiecie o co chodzi, więc ja tak też sobie pomyślałam, że to jest taki najlepszy moment na to, żeby jak gdzieś będę chodziła sama, to wtedy po prostu wziąć kamerę i wtedy dopiero nagrywać. Natomiast bardzo rzadko zdarza mi się wyciągać kamerę i brać kamerę, jak gdzieś z kimś po prostu śmigam sobie, no bo to jest takie trochę, wiecie, creepy, nie? Jak to mówią. Dobra. A ja tymczasem, kochani, wyłączam kamerę. No i co? I pewnie widzimy się w dalszej części tego vloga. Także do miłego, kochani. A mnie znów dzisiaj wzięło, słuchajcie, na koktajl i tutaj mam borówki, truskawki, mleko bez laktozy i dałam dwie miarki odżywki białkowej. Więc teraz nie zwlekam, tylko włączam blender. O, i lecimy z tym koksem. Voilà! Także teraz sobie tylko wezmę tę szklaneczkę. Wezmę do tego koktajliku. A pachnie czyste lato. A jaki kolor? Widzicie to? No dobrze, także będę miała super przekąskę. Moi kochani, ja właśnie skończyłam makijaż. Taka jeszcze rozczochrana, bo muszę sobie zaraz pójść i ułożyć włosy, coś z nimi zrobić, ale postanowiłam, że w związku z tym, że już skończyłam make-up, mam tu jeszcze moją
herbatkę, cały kubek, bo tak się skupiłam, słuchajcie, na makijażu, że zapomniałam o herbacie. Ale tak, przechodzę tutaj tylko na chwilkę, bo pomyślałam sobie, że wiecie co, wezmę i będę sobie robiła czystki w zamrażarce. Wiecie, idzie wiosna, idzie lato, czas tak naprawdę odgruzować wszystko, co mamy w szafkach, w lodówkach, w zamrażarkach. No i to jest ten czas. Mam troszkę więcej takiego wolnego czasu na to, żeby się tym zająć. W związku z czym postanowiłam, że przejrzę wszystkie rzeczy, jakie tam są. Wiecie, albo nie wiecie, ale tak nieraz jest, że kupujemy i dokładamy do tej lodówki, do tej zamrażarki, czasem zapominamy o tym, co mamy pod spodem i postanowiłam, że to jest właśnie ten czas, żeby odmrozić tą moją zamrażarkę, przejrzeć wszystkie warzywa, wszystkie owoce, wszystkie ryby, owoce morza. I myślę, że tam sporo się fajnych rzeczy znajdzie, takich, które będę mogła wykorzystać w najbliższych filmach. Ostatnio, wiecie co, chodzi za mną drożdżówka ze śliwkami. I też mam taki fajny przepis na drożdżówkę, wiecie, z czym? Z masą makową, ale nie wiem, czy teraz akurat warto mi, wiecie, otwierać puszkę, całą puszkę maku, tej masy makowej, skoro będę miała owoce. Myślę, że tam jeszcze chyba jedna taka torebka, którą sobie zamroziłam, świeżych śliwek powinna się znaleźć, bo tam widziałam, że jeszcze mam brzoskwinie, ale z brzoskwiniami nie. Brzoskwinie bardziej bym tutaj użyła do jakiegoś smoothie, natomiast myślę, że tak, że ze śliwek przygotuję bardzo fajną, smaczną, szybko taką drożdżóweczkę. Tak, to jest to. Zobaczę, co tam jeszcze będzie się kryło, bo przypuszczam, że jakaś ryba będzie, więc zapewne coś takiego ciekawego przyrządzę sobie na obiad, albo po prostu zwyczajnie, wiecie, wezmę filet i do tego dam moje masełko czosnkowo-pietruszkowe i to będzie tyle. Dobrze, kochani, nie gadam już więcej, dajcie mi znak, jak tam u Was te porządki wiosenno-letnie, czy już też zaczynacie robić, czy zaczynacie od szaf. Ja w szafach już mam wszystko przejrzane, poukładane, tak jak Wam powiedziałam, że ostatnio u mnie nie będziecie widzieli, nie będziecie oglądali tak zwanej serii w przymierzalni, bo postanowiłam, że na jakiś czas wstrzymuję się od robienia zakupów takich ubraniowych. Chcę wykorzystać te ubrania, które mam, chcę je częściej nosić, odświeżać je, w sensie takim, żeby je w końcu zacząć wyjmować z tych szaf, żeby one miały rację bytu i dlatego też postanowiłam, że nie będę już na razie w tym roku nic nowego kupowała. No, może nie to, że na 100%, bo domniemywam, że jeszcze na coś się pewnie skuszę. Wiem na pewno, że w tym sezonie, w zimie i jesienią zużyłam do cna praktycznie buty, które wynosiłam, już chyba to był drugi sezon, w których je nosiłam i wiem, że na pewno będę musiała na jesień, na zimę sobie coś nowego kupić, jakieś botki, ale to mówię to tam z czasem, zresztą powiem Wam, że takie rzeczy najlepiej właśnie kupować latem, więc zobaczymy. To chyba tyle, co chciałam Wam powiedzieć, ale mówię, jeżeli macie tutaj też jakieś takie swoje plany na to odgruzowywanie Waszych szaf kuchennych, czy też takich właśnie szaf w pokojach, w garderobach, to dajcie mi znak, bo powiem Wam szczerze, mnie takie rzeczy nakręcają i ja mówię, nie robiłam takiej organizacji stricte i też właśnie tutaj nie będę Wam pewnie nagrywała całego filmu związanego z tym przeglądem moim z zamrażarki. Nie chcę tutaj, wiecie, mieć zbędnych komentarzy. Jak to powiem, że są takie bardzo życzliwe dusze, które lubią wyliczać komuś, kto co ma, więc sobie odpuszczę, a tylko Wam pokażę te rzeczy, które będę chciała wykorzystać, rzeczy, które moim zdaniem już nadają się do przerobienia, no i na pewno nie omieszkam nagrać Wam tego filmiku zrobieniem drożdżóweczki z przepysznymi owocami. Dobra, kochani, znikam, bo widzę, że już bateria mi mruga, biorę się do pracy, muszę związać włosy, a widzimy się na pewno za chwilkę. Znalazłam w lodówce właśnie pora, tutaj mam pół cebulki,
resztkę jogurtu tego bałkańskiego, więc na pewno dorzucę odrobinę śmietany, no i będzie taki sos porowo-śmietanowy, ale powiem Wam, że jest obłędny, zresztą Wam już chyba raz pokazywałam ten przepis. Wykończę solą, pieprzem i gałką muszkatołową. No dobrze, zabieram się do pracy. Tak, już sporo tutaj możecie zobaczyć, gałki muszkatołowe wsypałam. Wszystko smażę na maśle klarowanym, jak wiecie, bo uwielbiam masło klarowane. Już odzwyczaiłam się od smażenia na zwykłym oleju roślinnym, więc o, ale powiem Wam, że będzie smaczne. Już nie mogę doczekać, do tego jakiś fajny makaron i będę miała obiad znów na kilka fajnych dni. Ok, teraz poczekam, aż to wszystko się usmaży i dodaję później śmietanę. No i zobaczcie, mamy to. Zalałam już tutaj śmietaną, dałam taką porządną, dużą łyżkę tego jogurtu bałkańskiego, bo więcej nie było. Dam chwilkę jeszcze, żeby to się pogotowało, ten por, żeby się udusił w tej śmietanie, ale powiem, że jest prima sort. Naprawdę bardzo dobry sos mi wyszedł. Polecam Wam, zróbcie sobie i koniecznie dajcie mi znak, jak Wam oczywiście smakowało. I voilà, mam makaron właśnie z tym sosem porowo-śmietanowym. Wygląda danie obłędne, wykończyłam moim dziugasem. Jak widzicie, też świeżo zmielony pieprz. I tak będę sobie zajadała. Także kochani, jeżeli Wy coś jecie tradycyjnie, życzę Wam smacznego. Zróbcie koniecznie sobie ten sosik. Jestem przekonana, że Wam tak samo przypadnie do gustu, jak i mnie. Także smacznego. I co kochani, pogoda nam się skiepściła, jest coraz gorzej, coraz zimniej. Ja nie wiem, czy ta końcówka maja naprawdę ma tak wyglądać? Nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym razie, moi drodzy, ja przychodzę tutaj na chwilkę, żeby się z Wami pożegnać, podziękować Wam za to, że byliście ze mną. Jeszcze też chciałam jakby nawiązać do ankiety, którą dla Was przygotowałam odnośnie filmów Home Decor, więc jeżeli nie wzięliście udziału, serdecznie Was tam odsyłam, zapraszam. Przypominam również, moi drodzy, że staram się częściej nagrywać dla Was Instastory, jak i też takie krótkie rolki na Instagramie, więc tam też Was zapraszam. Odwiedzajcie mnie, zostawiajcie subskrypcję, czy jak to się mówi, followujcie mnie. Tak, moi drodzy, więc jeżeli macie ochotę, followujcie mnie również tam. Tam też pokazałam Wam taką fajną relację właśnie z pobytu w Primavera Home. No i tyle, kochani, kończę. Dziękuję Wam pięknie jeszcze raz. Przytulam Was bardzo mocno. Powiem Wam, że ja czasem tak mam, wiecie? Ja czasem tak mam takie zrywy, że budzę się o 3, o 4 nad ranem i po prostu idę na spacer. Teraz czułam też taką potrzebę, żeby Was zabrać, troszkę do Was pomówić. Nie wiem, czy Wy też taką formę lubicie, ale kilka razy też pisaliście mi, że lubię, jak Was zabieram po prostu na spacer, na zakupy, gdziekolwiek jestem i pokazuję Wam tą naszą Warszawę. Zresztą powiedziałam Wam już w momencie, kiedy ten spacer odbywałam. I chciałam Wam właśnie powiedzieć odnośnie tych porządków wiosenno-letnich, że bardzo dobrze mi to poszło. Nie sądziłam, że czyszczenie lodówki, a głównie zamrażarki, pójdzie mi tak sprawnie i znajdę mnóstwo fajnych rzeczy, które będę na pewno przemycała Wam w kolejnych filmach, w kolejnych vlogach. A tymczasem, kochani, naprawdę kończę, przytulam Was, życzę Wam cudownego dnia bądź też wieczoru, w zależności od której porze oglądacie ten film. No i co? Do następnego. Ciao!